trener rozwoju Mirosław Smyła przed meczem z Arką Gdynia. Dużo trudniejszy był ten tydzień, aniżeli te dwa poprzednie po meczach, w których udawało się zapunktować? Ja myślę, że w pamięci mamy ciągle porażki wcześniejsze i tutaj nie można mówić o jakimś rozprężeniu lub radości z punktów, bo ciągle jesteśmy czerwoną latarnią. To nie podlega dyskusji. Natomiast o dziwo, to czego się obawiałem, że zespół gdzieś wpadnie w jakiś dołek psychiczny po tej porażce i może to spowodować marazm w jednostkach treningowych. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Wczorajszy trening, zachowanie zawodników, podejście, dzisiejsza, już powiem, taka luźna zabawa, w wielu momentach powodująca dużo radości. Widać szczerość u tych chłopaków. Jestem pozytywnie zbudowany przed sobotą. Męczy taka sytuacja, że rywale mówią, że Rozwój dobrze gra w piłkę, że ciężki teren, chwalą, a tak naprawdę punktów ciągle brakuje na koncie? Oczywiście, że tak, bo nie jest to już wiarstwo, w którym są przynajmniej dwie oceny. Jedna za element techniczny, druga za wartość wizualną. No my ciągle w tych drugich ocenach jesteśmy wysoce klasyfikowani, ale w tej pierwszej jesteśmy na dnie i tutaj trzeba te proporcje zachować, aby w meczu, oprócz tego, że się nieźle gra w piłkę, trzeba jeszcze dobrze bronić i strzelić bramkę. Dużo w tym minionym tygodniu poświęciliście uwagi strzałom, bo w meczu z Zagłębiem tych strzałów było bardzo dużo, ale tak moc, jak precyzja, jakość pozostawiały dużo do życzenia. Dokładnie. Ten element jest jakby składową jednostek treningowych, szczególnie w tym zakresie indywidualnym, bardzo często. No, ten tydzień jest bardzo podobny do poprzednich. To nie jest tak, że ktoś uderzy 100 razy w ciągu tygodnia na bramkę i zacznie bramki strzelać. Tego elementu, chociażby na przykładzie Milika, który uczył się tego latami i oddawał tysiące strzałów, a nawet powiedział dziesiątki tysięcy strzałów rocznie, no to potem kumuluje się w umiejętności trafiania przy jednej sytuacji. Ja wierzę jednak ciągle, że mimo, że w wielu momentach uczymy się grać, a nie tylko doskonalimy, choć to jest piłka seniorska, wierzę w efekt. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, tak powiedziałem już wcześniej, tym, że zawodnicy kompletnie nie zwracają uwagi na wynik, chcą po prostu się rozwijać i również mocno wierzą w to, że są w stanie w meczach wygrywać. Tutaj nie ma za bardzo co dodawać, nie ma co koloryzować. Sytuacja jest na pewno trudna, ale jeżeli taka wiara w zespole cały czas jest, no to jest nadzieja na to, że w końcu zejdziemy z boiska z uśmiechem na twarzy. Arka Gdynia po 6 meczach bez porażki, Rozwój na ostatnim miejscu, czyli Arka musi, a Rozwój tylko może? Tak jak w większości przypadków, to nie podlega dyskusji. Arka jest skazana na to, żeby z nami wygrać i myślę, że my możemy, przyjeżdżając tam, grając na dobrym boisku, przy publiczności na pewno licznej i przy światłach, co powoduje, że atmosfera meczu jest taka, jak ma być, czyli ligowa, spowoduje to dodatkowy bodziec dla naszych zawodników, dla naszej drużyny, którzy mogą się pokazać z dobrej strony. Wierzę również w to, że ten efekt treningowy w każdym tygodniu będzie przynosił coraz to większy efekt. Zagłębiem Sosnowiec zagraliśmy mecz piłkarski, można powiedzieć, między 16 a 16 bardzo dobry. Brakło nas w tych 32-33 metrach zakresu boiska. Wierzę, że przesuniemy to wszystko troszeczkę dalej i będziemy ciut lepiej bronić, ale też skuteczniej uderzać w kierunku bramki przeciwnika. My się nie poddamy, nie ma takiej możliwości. Tak naprawdę ten okres, który jest teraz, może nie jest kluczowy, ale bardzo ważny dla tego, co się będzie działo dalej w sezonie, chociażby wiosną, bo zostały nam do końca rundy tylko 2 wyjazdy. Reszta są wszystko mecze u siebie i jeśli gdzieś szukać punktów, no to właśnie w tym momencie. No dokładnie. Analiza jest prosta. Zostało do końca określona ilość meczy. My wiemy, ile tych punktów trzeba minimum zdobyć, aby liczyć się po okresie zimowym w walce o utrzymanie na wiosnę. Tutaj nie ma, tak mówię, co filozofować. Statystyki są nieubłagane. Albo się w nich mieścimy, albo spadamy i nie ma nas. Jak sytuacja kadrowa zespołu przed tym wyjazdem do Gdyni wygląda? Odwrotnie proporcjonalnie do zeszłego tygodnia, gdzie mieliśmy kłopot z kilkoma urazami mięśniowymi, ale były to mikrourazy, więc szybko zawodnicy są wyleczeni. Dzisiaj tak naprawdę komplet oprócz Kapiasa wyszedł na zajęcia i był w pełni przygotowany. Troszkę oszczędzaliśmy Gierzę, który jest po urazie mięśnia dwugłowego. Nie chcieliśmy w tych takich zabawach, grach, gdzie trzeba wysoko te nogi podnosić, żeby gdzieś nie pociągnął tej dwójki. I jako jedyny truchtał gdzieś, ale tak naprawdę jest zdrowym zawodnikiem i myślę, że pomoże w sobotę zespołowi. Natomiast z tymi drobnymi urazami, którymi borykaliśmy się, wszystko zostało zaleczone, w pełni sił większość i mam nadzieję, że każdy z nich będzie chciał jak najwięcej dać zespołowi.